Chociaż siłowniki czyste. Siłowniki nie zardzewiałe. Siłowniki nie są zardzewiałe. I nity wszędzie czyste. Gotta see a girl wherever you are. Do you believe it? Marco, tu rolnik z Hollywood? Adrian? A tak. O, chyba dzwonią. Dzwonią! Gdzie pan jest? No i fajnie, kurczę, nie zdążyłem do ziemniaków dojechać. Już się zawracam z Jordirem. Wracamy się z pola, bo dostaliśmy telefon. Dostaliśmy ważny telefon od firmy Biarski. Firma Biarski wiezie opryskiwacz 15 metrów szeroki, pełna hydraulika, 1200 litrów zawieszany. Jedziemy go rozładować, myślałem, że zdążymy jeszcze lustrację. Puls, by zrobić nie dało rady, już się zawracamy. Zaraz będziecie widzieli akcję zdejmowania nowego nabytku Biarski, a za jakieś 3 tygodnie będzie Unia Marol. Na siłownikach, tak. Dobra. Z ciągnika hydraulika. Tak, siłownika, no. Piąteczka to jest lewa lanca, szósteczka, prawa lanca. Aha. I teraz tak, otwieramy zawsze pierwszą prawą, szóstko i później piątko. Aha. Na polu już możemy sobie ominąć przeszkody jak chcemy. Piątkę, później szóstkę, tego na zmianę. Aha. A zamykamy, pierw piątka, później szóstka. Aha. Napisać trzeba mu, bo nie zapamięta. Dobra, pamiętam. No. Nagrane będzie. Czyli pierw szóstka, później piątka, a omijamy odwrotnie. Tak. Dobra. Aha, czyli jak przełączę tu, to później hydraulicznie dopiero... Tak, wymuszamy ściągnika. Wymuszamy ściągnika, dobra. No o, to. No tam jest, będzie. John Deere. Jedno jest. No. Co dwa? No. Dwa sobie jedno. Jedno właśnie. A to jest drugie gniazdo. Aha, no i co wtedy? Wypinamy ten skoń. No. To do ciągnika sobie montujemy. A mamy drugie gniazdo do sterownika. No. Optimum 20. Tam jest wyłącz przez obrzelek i ustaw ciśnienie. Aha. Zwiększamy ciśnienie. No. Aha, czyli dobra, czyli to podłączam tamto. A to podłączam sobie hydraulikę do ciągnika. Do ciągnika. Drugie gniazdo, żeby sobie nie przekładać. No. Ciągnik, tylko zrobić sobie drugie gniazdo, podłączyć. Aha. To tamte. A, drugie. Tak. Czyli tutaj muszę wyjście tam zrobić. Tak. A, no. Dwa gniazda. Dwa gniazda muszą być. Dobra, już wiem, co chodzi. Tam. No. Chcę włączać ten przelew. No.
na wyłączony ustawiamy sobie tak do 5 barów bezpiecznie ciśnienie. 3, no. Ale nie, to jest na wyłączony. 5 barów, żeby nie wyłączyło. Otwieramy. No. Ustawiamy tych 3. No. Wbijamy po kolei na 3. No, no, wszystkie. Zamykamy następno i znowu wstawiamy na 3. No. Lewo, prawo, zdrowo. No. I tak następno. No. I tak następno. No. A wszystkie i wtedy czy będzie mieli 2 zamknięte, otwarte, 3 zamknięte, nie równe ciśnienie. Równe ciśnienie. No. Stało ciśnienie. No. Dobrze. Słuchaj, tu jest olej zwykły silnikowy, nie? 30 albo 33. SA. 10W30. No, 10W30, to jest zwykły. No, dobra. Ten. Czyli silnikowy zwykły. No, silnikowy, tak. No. Tu. No. Tu, pysk to jest praca głównego zbiornika. Tak. Napełniamy, no prysku. No. Do pukania butelki. No, widzę. No. Tu jest mieszadło. No. O, jest mieszadło tutaj, no. Z tej strony. Jest, no. I ramkę do pukania, tak. No. Wypiczka. No. I teraz tak. Mieszanie, to jest to mieszadło tutaj w środku. Otwieramy. Tak. On już tam pracuje. No. Teraz, no. Jak mamy otwarte. Tylko żeby kranik był. Wtedy zamknięty. Aha, tak? Tak, to jest zamknięty. No. Otwieramy, mieszam i napełnia od razu też. I czyli tu wsypuję trójeczkę. Wtedy sobie tak. Mocznik, czy siarcza magnezu, tak. I przy tym momencie, czekaj, to nie, tak? Ma to być, też może to być. Też, bo tak? To zapełnia i płuczyną od razu ściankę. I tu wsypuję ono cały czas, a ciągnik musi chodzić. Tak, ciągnik dobra. Musi chodzić. I no. Praca przelew otwarty. Aha, praca przelew otwarty. To. Gdzie? Pierwszy elektrozawór. Ten, nie? Pierwszy elektrozawór. Aha. Praca przelew. Aha, no. To no, jest no. Tylko sekcja. No, sekcja, dobrze. A to? To jest od wsicie, że możemy jeszcze wsicie dodatkowo jest. Ale rozwijać. To tego nie musi. Nie. No, bo niby tego nie tak może. Tak, no. I mamy w pracy, może to być tak. Dobra, później trzymamy butelkę sobie wypłuczać, no. Wypłukać to. Wkładamy butelkę, otwieramy no. To no. I na później tutaj butelkę. Aha, tutaj na górze. Tak. Dobra. No, ale to wtedy to też musi być tu zamknięte, tak? To zamknięte, to może być, wszystko może być otwarte, no. Tylko butelkę czy coś, tylko że musi być zamknięte, bo będzie ci się nie szło. No. Tego co chodzi o butelkę. No. I teraz tak, no. Mamy tu rozrobione wszystko. No. Na rozwadniacz. No, na rozwadniacz. Przyciągnie nam do tego głównego. No. Wracamy na oprysk. Aha. A, czyli to cały czas trzeba tutaj regulować, żeby co rozwodni ma wciągnąć, co rozwodni ma tak. Wciągnąć. Aha. Tak. 40 litrów do rozwodni, no. Ma tutaj lecieć. No to cały chyba worek wejdzie ten 25 kg, tak, nie? Tak. No i cały rozrobić i nie wciągnąć. No i to wtedy później na okres. I już mamy gotowy i tam w środku jest mieszadło też elektorowe, które miesza w biurku. No. I to nam wymiesza. No. Pole, pukanie układu. No. Przekładamy stąd. No. Już mamy bezpośrednie pukanie układu. Otwieramy wszystkie sekcje. Z tego zbiornika leci przez ten zbiornik. No. Da nam zbiornik trochę wypłucze. No. I zabiega wszystko. A czekaj, a tu mamy ten rzeczek. No. Sące, no. Że nam ciągnie wodę. No. Chodziło mi wodę. A główny zbiornik to zawsze jest oprysk. No. Rozwadniacz to, żeby stąd tu. No. Wracamy, wypryskujemy. No. Jeszcze mamy tam stówkę. No. Na pukanie. No. Pracujemy. No. Ciągamy. No. Na przykład wodę czy coś, troszkę, żeby jeszcze popłukać. No. Ale chcę napisać P. P. Tu. No. O. No. R. No. Żeby pociągnęło stąd. No. Dobra. Ale czekaj, co jest? To jest wodę, tak mamy. Tak. To jest poskierowane, żeby to się zamknęło wszystko razem. No. To tutaj nie ma żadnych zapadek, bo hydraulika cała otwiera. Ale tu. Tu oczyszczamy. Aha, tu coś to. Widziałem, no. Tak, to tam chodź. No. Zawinąć trochę do góry, skręcisz mocno. No. Czyli, czekaj. Wyświeczymy to i to. Aha, i tak, dobra. Aha, o to chodzi. I tu nie dobra. No, żeby one nie latały. Tak jest. To tylko to. A po co te zabory stawiacie, te ciśnieniowe? To jest rozwijające. Jak? Żeby ciągniki hydraulika jest duża. No. Tu zbawimy sobie. Aha. I tutaj one pomalutku się składają, rozkłada, żeby nie szarpało. Aha, no. Dobra, może jakiś jest, to nie jest. No to tu wiadomo, bo w ciągnirku jest można sobie no jest. Pompę zrobić, tak. Ale no. Możemy sobie tu duża wydajność, to skręcić trochę. Tak. I się rozkręcać i. Tak. No. A czekaj, a już to wypoziomowaliście tak, bo było tam na tych filmach, że w jedną stronę płonie, a w drugą stronę. Teraz już jest teraz? Tak. No bo tam było się... jeszcze niedopracowane to. Koledzy, trochę postawię, żeby to zrobić tak jak trzeba. No bo to widziałem, że w jedną stronę na pierwszą, a w drugą w stronę tylko troszeczkę było tego uchylenia, nie?
to jest... A, tu! Coś trzeba jeszcze tu odbezpieczać jak na podnoszeniu? Bo tu jest zakręcone. Jest zakręcone przez tak, żeby nie chodziło za bardzo. Aha. Jeszcze mogę dać poradzić. No. Tak przyciągane, jak ja na przykład taką zakładam. No. Do motylka. Skręcić to tak, żeby... Nie, bo to miała delikatny luz, ale nie za duży, taki no, delikatny no. Tylko, żeby ono mogło się suwać. No. Nakrętkę zwykłą 12 nakręcić. No. I skontrować tutaj, żeby no. się motylek w razie go nie odkręcił czy coś, żeby ona nie dostała takich gorszonych napięć. Aha, no. A sprężyna i tak ona będzie mięciutko chodziła, bo sprężyny no. nam będą pracować jeszcze. Dobra, wiem o co chodzi. A, żeby używać tego. No, bo to będzie podnoszony w trakcie, w razie czy... No. O to, żeby używać no. stabilizacji. No. To delikatny bezpieczny. Aha. No, no. I do boku. No. A nie, to mogę tak. Aby tylko odbezpieczyć. Ono jest tylko pasowało. No, no, no. A trochę można jeszcze rozwiąć, żeby szczanka nie wytykała. No, 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 no. Dobra. No, no, wtedy będzie stabilizacja i... opływowa i... I opływowa i hydrauliczna. Tak jest. Dobra. A włączanie LED-ów gdzie? Gdzieś tam chodnie włączyć, co? Do postoju i do masy. Masa jest tu. Tu jest postój, a tu masa, albo odwrotnie. Mogę aha. się teraz myśleć. I tylko plus minus do tych dwóch no. podłączysz. O to dokładnie. Tylko, no. że po co? To jest potrzebne tu czas. No, no tutaj, no. I wtedy przecinasz no. i tutaj włącznik zwykły taki od ale światła. Ale tylko od ten. Pod LEDy. Tylko pod LEDy no. i pod zasilanie, pod plusa. No, pod LEDy tylko, bo tu cały czas oświetlenie będzie. No. A stop? Ale... A pozycję? To nie, no to będzie wszystko tu. A, tylko tutaj włączy. Tu zrobimy tak, tu będzie też na stałe prąd, no. tylko tu będzie włącznik. Włącznik zwykły, trzeba przeciąć okay. jakiś włącznik od lamp. Przeminąć na no. prąd. I żeby się nie świeciły na stop, no to będzie wyłączone, a w nocy włączysz i już jest. Bo nawet gdzieś blisko, no. to żeby rękę tylko machnąć. Przyciągniku, tak, no to przyjedzie, ile tego pryskania w nocy. To tylko wtedy, kiedy w pole wjeżdżasz, no to nawet okno otworzysz i sięgnie. Nie ma problemu. No to dobra, to tam włącznik jakiś. Dobra, to a... Na żółtym. Jeszcze B? A, B, tak. B i A. A tu jest, a no. Aha, praca przelew, a tu B jest na ciśnienie. Tak. I uszczelki nakładamy na... No, 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 no. No, no. Tu. Tak, tu. Na te kostki. Dobra, 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 dobra. Aha. I tu sobie w tym... I wtedy włączamy sobie. Mhm. I ciśnienie zwiększamy, no. zmniejszamy. No, no. To odwrotnie. Zwiększamy aha, i zmniejszamy. Dobra. Ale tego to będziemy dzwonić.